Monika Richardson ubolewa w dniu swoich 51 urodzin, najpierw upadek z konia, teraz wypadek samochodów. 25 kwietnia swoje urodziny obchodzi Monika Richardson. Gwiazda z tej okazji postanowiła podzielić się z fanami bolączkami i problemami. Okazało się, że 51 rok życia wcale nie jest dla niej łatwy i musi mierzyć się z wieloma problemami. Monika Richardson, wiek, kariera, mężowie. Monika Richardson urodziła się 25 kwietnia 1971 roku w Warszawie. Karierę w mediach zaczęła w 1995 roku. To wtedy związała się ze stacją TVP2. Największą sławę i rozpoznawalność zyskała dzięki show Europa da się lubić, który premierę miał w Polsce w 2003 roku. O 50-latce głośno było nie tylko ze względu na jej udział w popularnych show, ale również ze względu na małżeństwa i związki. Była trzykrotnie zamężna. Od 1995 do 2000 roku była żoną Willa Richardsona, a w sierpniu 2001 roku poślubiła Scotta Jamiego Malcolma. Z drugiego małżeństwa ma dwoje dzieci, Tomasza i Zofię. Para rozwiodła się w 2012 roku. W 2014 roku wyszła za aktora Zbigniewa Zamachowskiego i po ślubie przyjęła nazwisko męża. W marcu 2021 roku związek pary przeszedł już do historii, a Monika powróciła do używania nazwiska swojego pierwszego małżonka. Obecnie jej partnerem Konrad Wojterowski. Monika jest również bardzo aktywna w sieci, a swoją codziennością chwali się w mediach społecznościowych. Monika Richardson świętuje 51 urodziny. Niestety nie ma powodów do radości. Celebrytka na pewno inaczej wyobrażała sobie dzień swoich urodzin. Niestety od rana solenizantka mierzyła się z bolączkami. Tuż po wstaniu dopadł ją katar spowodowany alergią i z tego powodu musiała nafaszerować się lekami. Później wcale nie było lepiej, a przy porannej kawie dopadł ją ból jestestwa. Gwiazda dywagowała na wstęp. Chwilowo wykańcza mnie alergia i nie czuję wiele poza zatkanym nosem. Ale gdy, tak jak teraz, nafaszeruję się lekami i siądę trochę przytomniejsza przy kawce, nachodzi mnie myśl taka, że życie chce mi ostatnio coś powiedzieć. Najpierw upadek z konia, teraz wypadek samochodowy. Niby nie groźnie, niby nic mi się nie stało, ale trochę podśmierduję jakąś formą pobudki, nie sądzicie? Jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale obiecuję, że się dowiem.
Póki co, potrzebuję być kochana, choć nie jestem ani szczególnie dobrym, ani bardzo łatwym we współżyciu człowiekiem. W zamian również obiecuję obdarzać miłością. To akurat umiem na pewno. Trzymajcie się cieplutko. Wasza M. napisała. Do zamieszczonego wpisu dodała zdjęcie z ogrodu. Na załączony obrazku widzimy Monikę w naturalnej wersji, pozującą na tle kwitnących drzew.